Witam Was w drugim odcinku naszego kursu programowania w Javie. Dzisiaj napiszemy pierwszy program, tak jak to się tradycyjnie nazywa, Hello World, czyli Witaj Świecie. Pierwszy program, który każdy uczący się programować pisze w jakimś języku, którego się uczy. Ok, więc w następnych lekcjach przejdziemy do pracy w środowisku programistycznym IDE, czyli Integrated Development Environment, Eclipse. Ale teraz chciałbym, żebyśmy napisali pierwszy program w prostym notatniku i skompilowali go ręcznie przy użyciu kompilatora Java, ponieważ musimy wiedzieć, jak te mechanizmy funkcjonują od podszewki. Żeby nie było tak, że korzystamy z Eclipse'a jako takiej czarnej skrzynki. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to jesteśmy kompletnie bezradni, prawda? A więc otwórzmy sobie jakiś edytor tekstowy. Może to być zwykły Notepad Windowsowy, prawda? Ale to być zwykły Notepad. Może to być też Notepad++, którego ja używam, który jest po instalacji zastąpi nam Notepad Windowsowy. Żeby go ściągnąć, wystarczy wpisać tutaj w Google Notepad++, Enter i za chwilę załaduje nam się strona. O, Notepad++ Home, wchodzimy w to. Tutaj mamy download, możemy sobie ściągnąć najnowszą wersję. Jest to bardzo fajny notatnik, znacznie lepszy od zwykłego Windowsowego Notepada. Dobra, ściągamy sobie, instalujemy Notepad++, ale mówię, możemy też korzystać z Windowsowego Notepada. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to zapiszemy sobie plik, czyli zapisz jako. Zapiszemy sobie nasz plik, powiedzmy w katalogu Java, w którym zainstalowaliśmy nasz Java Development Kit. Wchodzimy do C Java i nazywamy go Witaj Java. Ta nazwa jest istotna, z dużej litery Witaj, witaj.java. Zapisz. Zaraz powiem, dlaczego tak musimy zrobić. Wszystko w Javie musi mieścić się w obrębie jakiejś klasy, więc tutaj zaczniemy definicję tego pliku od słówek public class witaj. Dlatego nazwaliśmy plik witaj, że nazwa pliku musi być taka sama jak nazwa klasy, która jest zawarta w tym pliku. Więc jeżeli stworzymy klasę witaj, to plik musimy nazwać witaj, inaczej on się nam nie skompiluje prawidłowo. Ważne są przy tym duże i małe litery, więc jeżeli mamy witaj z dużej litery, to jest to coś innego niż witaj z małej litery, czy takie witaj. Java rozróżnia duże i małe litery, proszę o tym pamiętać. Konwencja jest taka, żeby nazwy klas zaczynać z dużej litery. Stąd witaj, duża litera. Enter. Stawiamy sobie dwa nawiasy klamrowe. Rozdzielamy je. I pomiędzy nimi będziemy pisali naszą pierwszą metodę. Wciskamy tab, żeby zrobić taki odstęp na cztery spacje. To znacznie poprawia czytelność kodu. I piszemy public static void main. To są takie cztery magiczne słówka, które zawsze będą w każdym naszym programie w Javie się pojawiać. Nie będziemy ich teraz wszystkich wyjaśniać, bo no, nie byłoby to dobre. Nie mamy jeszcze podstaw obiektowości i tak dalej. Więc na razie po prostu piszcie tak, jak jest tutaj pokazane, a w przyszłych lekcjach sobie wszystkie te słówka dokładnie wyjaśnimy. W nawiasie zwykłym string, nawiasy kwadratowe, czyli wszystkie typy nawiasów poznaliśmy, args, enter, znowu dwa nawiasy klamrowe, wchodzimy między nimi, enter, enter, wchodzimy wyżej, tab. I tutaj piszemy system z dużej litery out print line, czyli println w nawiasie witaj świecie. Możemy sobie tak pięknie po polsku napisać z polskimi znakami witaj świecie, średnik. Ctrl S, save'ujemy. Czyli tak, mamy public class, klasę publiczną dostępną z zewnątrz dla innych klas, o nazwie witaj. W tej klasie mamy jedną metodę main,
Metoda main jest to metoda, która zawsze uruchamia się przy uruchomieniu danego programu. Jeżeli uruchomimy klasę witaj, to wywołana zostanie metoda main. I ta metoda main ma jedno polecenie. System out print line, czyli system ma na konsoli wypisać to, co jest w nawiasach. Witaj świecie. Dlaczego użyłem Notepad++? Jak widzicie, ładnie koloruje nam te literki, te wyrazy. Słowa kluczowe Java są innym kolorem wyróżnione. To, co tutaj w nawiasach, to, co tu w cudzysłowach, też jest innymi kolorami. Że znakomicie ułatwia to programowanie. Taka uwaga. To, co w nawiasy klamrowe powinny być w tej samej kolumnie, w jakiej zaczyna się słówko, pod którym są te nawiasy. Czyli jak mamy public class, to tu jest nawias klamrowy i tu. I to wszystko, co jest tutaj, jest zawarte w tej klasie. To wszystko jest przesunięte o 4 spacje w prawo dla czytelności, prawda? Takie wcięcia kodu stosuje się, żeby poprawić czytelność programu. Tutaj mamy pierwszą naszą metodę public static void main. W nawiasie string args, to znaczy, że ta metoda może przyjmować tablice łańcuchów znakowych jako argumenty. To jest nieważne. Tak jak mówię, to zawsze w każdym programie będzie takie słówko. Także możemy sobie stworzyć taki szablon niezapisany i po prostu go używać. Nie musimy tego wypisywać klawiaturze za każdym razem. I znowu mamy parę nawiasów klamrowych. Na tej samej kolumnie, na której zaczyna się słowo public static, prawda? I pomiędzy tymi nawiasami mamy tylko jedną instrukcję. Moglibyśmy mieć tu oczywiście więcej instrukcji. Natomiast my tu mamy tylko jedną. Każda instrukcja musi kończyć się średnikiem, inaczej będzie zgłoszony przez kompilator błąd. Ok, teraz ten nasz plik spróbujmy sobie uruchomić. Przechodzimy do konsoli, wpisujemy cmd. Ja tą konsolkę mam taką dużą, jeżeli u Was będzie mała, to można sobie wejść we właściwości i rozmiar zmienić na większy, nie jakiś taki mały, tylko właśnie większy, to jest znacznie wygodniejsze. I teraz musimy program po pierwsze skompilować. Więc najpierw trzeba wejść do katalogu, w którym zapisaliśmy plik. Spiszemy cd, change directory, backslash, czyli wchodzimy do katalogu głównego dysku C. Teraz możemy napisać dir. Tutaj mamy jakieś masę różnych programów, ja akurat mam bardzo dużo, więc może to być tutaj nieczytelne, nie widać tego mojego katalogu Java. O, ale jest. Piszemy cd Java. Znowu dir. Jest nasz plik. Witaj Java. Teraz musimy go skompilować, więc piszemy javak. Witaj Java. Tutaj naciśnięcie tabu powinno nam w nowszych wersjach konsoli spowodować wypisanie całego pliku. Javak, witaj Java, enter. Ok, nasz plik jest już skompilowany do postaci, do typu class, czyli mamy plik klasy. To jest plik binarny, możliwy do wykonania dla wirtualnej maszyny Java. Czyli ten plik klasy, witaj class, teoretycznie powinniśmy móc uruchomić teraz i na Windowsach, i na Linuxie, i na macOSie, w dowolnym systemie. A uruchamiamy go pisząc Java, nie Java, tylko Java, witaj, bez klas. I cóż, jakiś mamy tutaj output, prawda? Witaj świecie, no ale coś się stało z polskimi znakami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na konsoli mamy inną stronę kodową. Mamy stronę kodową 852, my potrzebujemy strony kodowej 1250, więc wykonujemy sobie komendę chcp 1250 i mamy teraz aktywną stronę kodową 1250. Spróbujmy dalej. Java. No, jeszcze nie jest dobrze. Ok. Wchodzimy we właściwości i zmieniamy czcionkę z rastrowej na Lucida Console. Po zmianie na tą czcionkę polskie znaki powinny być. No, jak widać są. Możemy jeszcze raz ten program puścić. Mamy witaj świecie. Nie, no nie jest to może rewelacyjnie dobrze widoczne, ale są te polskie znaki. Możecie się o tym przekonać, zmieniając sobie tutaj, wpisując jakieś inne napisy, gdzie będzie więcej tych polskich znaków. Kompilując ponownie, czyli javak, witaj świecie, javak, witaj Java i java, witaj, bez klas.
Także umiemy już w tej chwili napisać i skompilować nasz pierwszy program, a w następnych odcinkach będziemy to robić w wygodniejszym graficznym środowisku. Dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków naszego kursu. Cześć!